Hej, cześć, siemanko, z tej strony Dogoniasty i witam was w pierwszym pełnoprawnym odcinku z gry Minecraft Legends. O, jeszcze mi powiadomienia przychodzą na telefon. Kto do mnie pisze o tej godzinie? Dobra, nieważne. Witam was serdecznie w pierwszym takim, jak już powiedziałem, pełnoprawnym odcinku z gry Minecraft Legends na moim kanale. W poprzednim odcinku przeszliśmy sobie samouczek, dowiedzieliśmy się, co się tutaj dzieje. I mamy zadanie ruszyć w stronę wioski, żeby ocalić ją przed piglinami. Więc nie będziemy sobie czekać, ruszymy z tym od razu. Widziałem po tym odcinku zerowym, że gra się wam bardzo mocno spodobała. Rzeczywiście u mnie próg na kanale powyżej 50 wyświetleń, co nie każda gra to u mnie generuje przy takiej ilości subskrypcji. Generalnie no. Nie każda gra... Matko, zamotałem się tym, co chcę mówić. Nie każda gra generuje u mnie taką liczbę wyświetleń. A wy generowaliście jej prawie 140 tysięcy. Więc jestem w głębokim szoku i podziwiam. Dziękuję wam za to. Jednocześnie pragnę wspomnieć, że pewna ilość z was nie subskrybuję mojego kanału, jest to około 90% osób oglądających moje filmy. O, teraz się tutaj pojawi dokładnie. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji, jeżeli materiały i to, co robię, wam się podoba. Jak również, jeżeli lubicie sobie wejść na chilloutową, myślę, rozgrywkę, bo staram się tak prowadzić odcinki, tak prowadzić serię z niektórych gier, żeby one po prostu były chilloutowe, nie były denerwujące, żebyśmy po prostu sobie na luzie pograli, tak? Żeby ta gra była przyjemna, miła i taka spokojna, myślę. Czekajcie chwilę, M, żeby znaleźć zaatakowaną wioskę. Ona jest tutaj, dobra. Ta wioska jest atakowana. Tak, wiem. Nie daliście mi też znać w komentarzach, czy chcecie, aby był dalej polski lektor, czy dajemy lektor angielski i zostawiamy napisy polskie, więc na chwilę obecną będzie po polsku. Taką decyzję podjąłem, mam nadzieję, że nie będzie się to rozjeżdżało między sobą. Jeżeli będzie, no to po prostu użyjemy lektora angielskiego, tak? Dajcie znać, co tam u was. Jak wam dzień mija, w momencie, kiedy oglądacie ten materiał. W komentarzach. Każdy, kto to zrobi, dostanie ode mnie serduszko. A co ja tu mam? Może zobaczyć, czy oni mi to będą zbierać. Tak, zbierają, ale ciekawe, czy to zbiorą. Dobra, ruszmy sobie dalej do wioski. U mnie w dzień, kiedy to nagrywam, czyli 29 maja. No nie powiem, był wymagający sporo. Trochę się u mnie podziało i w pracy, i prywatnie. Było trochę. Zwłaszcza w pracy, jak przyszło rozbierać hamulce w samochodzie. O, nie było to łatwe. Weźmy nasz achievement pszenicomania. I widzę, musimy uratować villagerów. O, biedny lisek. Ale piglin zdzielił piglina, więc lisek przeżył. Dobra, a więc moja wierna armia, przybywaj. Małe różowe potworki. Szybko, szybko! Musisz pozbyć się wszystkich piglinów. Lazuryt upuszczony przez pigliny można wykorzystać do zasilania spawnerów. Zbieraj lazuryt, aby podtrzymać ogień. Za mną! Aha, czyli to jest lapis. Lapis lazurit, okej. Tu mamy otwarcie klatki. Super, udało się. Wchodzę od razu drugą.
i trzecią. Żebyśmy nie tracili zbędnie czasu. Piglinów też widzę, już niewiele zostało. Dobra, udało się. Aczkolwiek tylko wierzchołek góry lodowej w tym samym pięknym świecie. Ale przed chwilą mieliśmy tą cutscenkę. I coś nam się zbugowało. Masz narzędzia potrzebne do naprawy zepsutej fontanny. Jeśli brakuje ci drewna lub kamienia, musisz je nazbierać. Brakuje nam kamienia. Tak, Vopur Fest, więc nabijcie mi go. A, nie kliknąłem, nie zbudowałem ich. Proszę, naróbcie mi kamulca. Udało się, super. Woda znowu płynie. Pigliny przygotowują atak na inną wioskę. Nie ma czasu do stracenia. Osadnicy cię potrzebują. Gdzie ta wioska? Tutaj. Okej, okay. Umieszczę sobie znacznik i ruszymy. Chyba nic więcej ciekawego nie mamy do zebrania. Tutaj może coś? Nie, nie mamy nic do zebrania, dobra. Shiftem mamy sprint. Włącz, wyłącz. Okej. Okay. Idzie nasza wierna armia? Idzie nasza wierna armia. Drobne te dźwięki, jakie wydają. Fajnie to brzmi. Tutaj niech nam surowce jeszcze wpadają, bo one się nie patrzą, nie... Pamiętaj, mapa się przydadzą. Wskażą ci drogę. Nie oszukując ją. Znowu mamy ten taki kryształ teleportacyjny jakby. Ale nie wiem do końca, do czego on służy, ciężko mi to powiedzieć. Kto by pomyślał, że Minecraft kiedyś doczeka się takich gier, tak soriałej gry, jakby CRPG, moim zdaniem to jest coś takiego. Pędzi nasza wierna armia. Więcej obrazów w studni. Czy to nasz bohater? Kolejna wioska i więcej piglin. Tylko nie znowu to. Czy powinniśmy ich ostrzec? Choć boli nas serce, gdy to się dzieje, musimy ufać, że nasz bohater... Trochę się śpieszą te dialogi, nie będę ukrywał. Dobra, mamy już kontrolę nad naszą postacią. Dziewięciu piglinów jeszcze mamy do pokonania. No nie są takie cztery ciężkie te pigliny, wam powiem szczerze. Widzowie. Myślałem, że będzie dużo ciężej, a tutaj bardzo proste. Piglinów już nie ma. Dziękujemy. Osadnicy też chcą ci podziękować. W wiejskiej skrzyni przy fontannie czeka na ciebie niespodzianka. O. Gdzie ta skrzyneczka? Tutaj. Mieszkańcy wioski są pokojowi, ale chcą pomóc zasób. Jak tylko mogą. W ramach wdzięczności możesz liczyć, że ich zaradność utrzyma cię w walce. Będą zbierać dla ciebie materiały, podczas gdy ty będziesz odpoczywać. Pigliny zbierają się na obrzeżach wioski.
Myślę, że kilka ze zniszczonych struktur piglinów służy do budowania struktur lepszej niż źródło przeznaczenia. Okej. Wieże strzelnicze spisałyby się dobrze podczas obrony tej wioski. Zrobimy sobie taki ala kwadrat z tych wież, że tak będzie najrozsądniej. Musisz zbudować struktury obronne wokół wioski. Jest jeszcze trochę czasu na zebranie zasobów, jeśli zaczyna ci ich brakować. Ale musisz się pośpieszyć. Zgadzam się tak równo. O, dobra. To będzie nasza pierwsza strefa murów. Pigliny są blisko. Nie zapominaj, że zaprzyjaźnione golemy też chcą pomóc. Drugą pociągniemy sobie w ten sposób. Już prawie tu są! Aj, nie mogę na to patrzeć! Pigliny nadeszły! Przygotuj się, bohaterze! A, nie zdążyłem postawić wszystkich murów. Nie zdążyłem, no trzeba czarmi. Pigliny zaatakują ze wszystkich stron, więc koniecznie zerkaj na kompas, aby zobaczyć skąd nadchodzą. Tu mamy tych kolegów do wojska. Kompas, tu idą pigliny. Ale może zdążymy jeszcze postawić sobie mury? Fajnie by było. A niech sobie nasi walczą. My też się wbijamy tutaj w tą grupkę piglinów. Dobra, i spróbujemy sobie dokończyć budowę tych umocnień. Radzisz sobie świetnie, jeszcze trochę i ci się uda. Więcej nie przemyślałem, gdzie postawić bramę, wiecie? Tak powiem szczerze. O, tu nie przejdzie. A nie, nie mamy zasobów już. O kurde. Dobra, trudno. Teraz atakować pigliny. Jeszcze na mury, a tego byśmy zbytnio nie chcieli. Gdzie jest nasza armia? Czy się dostała rodka, żeby tu przybiec? Chyba musimy być w jej zasięgu. Jak pamiętam z poprzedniego odcinka, startowego w sumie. No to dobra, poradzimy sobie sami. Ale wciąż kręcą się tu pigliny. Widzę. Dobra, udało się. Udało się! Haha, wioska super. Została uratowana. Wiedzieliśmy, że dasz radę. Osadnicy są zachwyceni, że udało ci się obronić ich fontannę. Umieścili dla ciebie dodatkowe zasoby w skrzyni, jako specjalne podziękowanie. Dobrze sobie radzisz. Ale pigliny nie poddają się łatwo.
Nawet teraz przygotowują atak na inną z naszych wiosek. Ale tym razem mamy przewagę. Będzie. Tu jeśli będziemy uda mieli ci drewno. Się okay. zniszczyć posterunki piglinów otaczające wioskę, może odeprzemy tę inwazję. Tu dostałem jeszcze prezent w skrzyneczce. My go szybko zbierzemy. To nie jest pusta, okej. Teoretycznie coś tu dostaliśmy. Nie chciałem szybkiej podróży, tylko chciałem znacznik usunąć, dziękuję. Tam będziemy mieli kolejną, dobra, ale tym zajmiemy się już, kochani widzowie, w drugim odcinku. Tak więc dziękuję ślicznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ 90% oglądających mnie moje materiały nie subskrybuje kanału. Zachęcam, bo uważam, że warto. Staram się robić najbardziej tak w miarę chilloutowo te materiały. I co, trzymajcie się, zachęcam do subika, do zostawienia łapki i do dyskusji w komentarzach, ewentualnie po prostu miłego komentarza, przypnę serduszko. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bajo!